Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Piwus. Witam was w 17 odcinku z The Last of Us na moim kanale. Moi drodzy, w poprzednim odcinku poznaliśmy Henry'ego Niezła i Sama, jazda. prawie utonęliśmy Wszystko gra? i uciekliśmy przed Tak. naszym Znajdzie panem pewnie, że było. samochodzikiem. Więc teraz udajemy się do wieży radiowej po zapasy. Z tego co powiedział Henry, powinno tam być dużo zapasów i naprawiła się grafika. Udało się zresetować grę. Może tej łódce coś się uda znaleźć. Dawno na to wpadłem. I wszystko działa już. Jego broda nie jest ulepiona z gówna, włosy Joela nie wyglądają na plastikowe, więc jest wszystko spoko i tak jak powinno być. No dobra, ale nie wiem, idziemy, czy stoimy, czy co robimy, bo ja nie rozumiem. Nawet nie wiem, czy w sumie dobrze idę, ale... powiedzmy, że chyba tak. Albo i nie. Ufasz mu? Okej, tutaj trzeba, raczej można wejść. Ja liczę na jakieś duże pokłady amunicji do pistoletów, tak szczerze, bo nie mam praktycznie wcale. Komiks kolejny. Eli się ucieszy. Dzikie światło gwiazd, antycząstki. Boże, nie umiem tego przeczytać. A z drugiej strony, księga 11 antycząstki. Po serii błędów nawigacyjnych von Neumann znalazł się w koronie białego karła, okej. Okay. Znaczenia zniszczenia okrętu są poważne, a napięcie między członkami załogi niemałe. Co więcej, urządzenie maskujące przestało działać, więc trzeba było ukryć okręt w obłoku molekularnym. Niełatwo będzie Danieli odzyskać zaufanie załogi po popełnieniu takich błędów. Okej. Okay. Kolejny komiks. Czy możemy coś stworzyć? Możemy stworzyć apteczkę na pewno. Możemy... już nic, w sumie nie mam ostrzy. Znalazłem tylko jeden medalion świetlika. To jest dosyć dziwne, bo już przeszliśmy sporo gry, a tylko jeden medalion. Nośnik oddziaływań. O, też kolejny jakiś. Nie będę tego czytał, bo to jest bez sensu. W sumie tam nie ma nic istotnego dla mnie. Ale ta notateczka będzie istotna, podejrzewam. Cóż, wygląda na to, że czas, kiedy udawało mi się unikać tego całego chaosu, dobiega końca. Pora wrócić na stały ląd. Zaczynają mi się kończyć zapasy, a łódka nie jest w najlepszym stanie i prawdę powiedziawszy, to musiało kiedyś nastąpić. Trzeba wreszcie przekonać się, co pozostało z ludzkości, co tak właściwie może się stać. Jeśli natknąłeś się na mój szkielet, nie podepcz proszę mojej czaszki, dzięki. Okej. Okay. Podnosimy sobie resztę rzeczy. Czy mogę tu wejść na dół? Mogę tu wejść. O, ale poczekaj, bo ja tam jeszcze góry nie spenetrowałem, a już na dół się pcham. Tam jeszcze dziób jest do sprawdzenia. Dziób to jest przód statku, nie? A rufa to jest z tyłu. Chyba tak. Albo może gadam teraz głupoty. Ale nie jestem pewien. Okej. Zejdziemy sobie na dół. Aha, tędy po prostu trzeba przejść, czyli nic tu ciekawego więcej nie ma. No spoko. Może i tak być. Jakieś ptactwo. Jakaś decha. O, tak, amunicja do pistoletu. Elegancko. Przeładujmy sobie go od razu. To jest wszystko, jakby, bo nikt za mną nie idzie, więc ja chyba się muszę cofnąć. A byłem pewien, że idę dobrze. Chyba, że oni się zbugowali w jakiś sposób i nie mogą przyjść tutaj. Nie, faktycznie trzeba tutaj iść. Ano? Okej, razem. Dobra! Dobra, dzieciaki, właśnie! Okej, trzymam. Teraz ty. Okej. Sam nie wdaje się.
się nauczyłeś. Którędy? Idźmy w prawo. Dobra. Sprawdźmy, co tam jest. Ja też nie. Ale nie mamy wyboru. Okej. Ale Eli tu się może przycisnąć. Dobra, wiecie co? Ja sobie przejdę na drugą stronę jeszcze. Tędy! Tu chyba jest jakieś przejście! O, tutaj! A to nie, czekajcie, bo to może faktycznie to tutaj będą te dodatkowe rzeczy, a tam... A... No, halo, Joel? Otwórz kratkę, ja to się przeczołgam, ja otworzę drzwi. O, fu, ale obleśny szczur. Dziękuję. Faktycznie tu są po prostu jakieś rzeczy, a tamta strona posłuży nam za pewnie przejście do przodu. Oj, rzeczy do upgrade'u. Cukier. I notatka. Nie było mnie kilka miesięcy, a świat postanowi na dobre sfiksować. Gdzie się nie spojrzysz, zarażeni i niezarażeni próbują cię zabić. Ludzkość znów... wpięła się w łańcuch pokarmowy i to z hukiem. Jestem w szoku, że wciąż żyję. Te ścieki wydają się całkiem bezpieczne. Dzięki ograniczonej liczbie wejść łatwiej jest się bronić, a gdy ktoś już się tu dostanie, to uda mi się go zgubić. Może nie jestem twardy, ale za to szybki. Muszę to po prostu przeczekać, aż tam na górze sytuacja trochę się uspokoi. Stanę się na jakiś czas szczurem ściekowym. Życzcie mi powodzenia. Iz. Okej. Czyli Iz postanowił się tu ukrywać, ale nie ma jego zwłok, więc chyba jeszcze żyje, albo będą za chwilę jego zwłoki gdzieś tam do przodu, jak pójdziemy. Tu nic nie ma. Nie, tu nic nie ma, okej. Te chłopaki znaleźli przejście, więc spoko, pójdziemy tędy. Dostaniemy się tędy? Być może. Nie dosięgniemy. Co robi to pokrętło? No to witaj w klubie. Joel, jak się dostaniemy na drugą stronę? Trzeba coś wykombinować. Tego się nie da otworzyć. Dobra, ja wskakuję do... Dźwięk jest osadzony na jakiejś szynie. Może go użyjemy. Dźwig jest osadzony. Ale Joel tu nie wskoczy i to jest największy problem właśnie. A może tu? W rurę? Też nie? Jak tu się przedostać na drugą stronę? Tu nic w wodzie nie ma. Przynajmniej ja tego nie widzę na ten moment. Spróbujmy jeszcze raz to. Nie. To nie pójdzie. Autentycznie nie mam pomysłu, jak to zrobić. Czekajcie! No bo okej, dźwig jest na szynie, to jest tu. Tu jest jakieś auto i tu też nie można wejść. Może pod wodą coś? Y
Pod wodą są kratki, ale raczej w nie nie wpłynę. Czekajcie. Spróbujemy tutaj wpłynąć. Dobra, Joel tu też nie wpłynie. A, widzisz. Jednak miałem rację, że coś pod wodą. No i teraz sobie to tworzymy elegancko. Henry, spróbuj! Dobra! Spróbujmy. Dobra, działa! Rozejrzyj się. Zostańcie tutaj. Okej. Odblokował nam przejście na drugą stronę. To jest w sumie spoko opcja. Tutaj coś jest. Czekajcie, tu można przejść. Czyli tu coś musi być koniecznie. Tak, tasiemka. I to wszystko, tylko taśma jedna w takim miejscu. To niewiele. Ale cóż. O, jest paleta, którą będzie mogła Ellie przepłynąć ze mną. Jakieś drzwi. O cholera. Oj, dobra. Niedobrze, że to zrobiłem, ale pozbędę się ich zawczasu, bo już drzwi nie mogę zamknąć. Dobra. Przeprowadzę tu naszą... Albo poczekajcie już. Kolejna notatka. Wczoraj spotkałem ludzi, którzy nie próbowali na mój widok strzelać. Niezwykłe. Wiem. Wymieniliśmy się zapasami i raźnie poszliśmy każdy w swoją stronę. Były z nimi dzieci. Wszyscy wyglądali na naprawdę przestraszonych. Prawie powiedziałem im o tym miejscu. A co jeśli są tacy jak pozostali? Co jeśli? A nieważne, nie obchodzi mnie to. Jaki sens pozostawać przy życiu, jeśli nikt nie stara się śmiać z twoich kiepskich żartów? Już jutro postaram się ich znaleźć. Może zechcą ze mną tutaj zostać. Coś musiało pójść nie tak. Tylko jeszcze nie wiemy co. To są po prostu zapasy. Ja myślałem, że tutaj będzie trzeba z naszymi kumplami podejść, ale jednak nie. Dobra, zrzucamy paletę na dół i przepływamy z nią do Ellie. Bo tak prawdopodobnie trzeba. Ja mogę tak zaskoczyć? Nie mogę niestety. Ale tak mogę zaskoczyć i mogę zaskoczyć tutaj. Hops. O, proszę bardzo, sprytne. Oczywiście, że sprytne, gościu. Co ty sobie myślisz w ogóle? O, chcę się stąd wydostać. Dobra, trzeba sprawdzić, czy generator działa. Chwila prawdy. Ja chyba powinienem na tym stać, ale nie jestem pewien. Dobra, nie zapeszaj. A jednak nie. Już patrzałem, co się wydarzy, ale jednak Henry nas ciągnie do góry. Że mi zaimponowaliście. Więc jest spoko. Masz do czynienia z zawodowcami. Proste, że tak. Jest Ksynecka, a Ksynecka daje nam narzędzia kolejne. A ludzie? Może. Także fajnie.
Czy ja dam radę coś stworzyć? Dam radę stworzyć ostrze. Co to było do podniesienia? No to niestety nic więcej nie dam radę oprócz ostrza zrobić na ten moment. Stój! To pułapka dźwiękowa. Co? To jakiś alarm. Ja tam nic nie słyszę. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Okej. Okay. Faktycznie, no... Izzy tu mieszkał, nie? Chciał zostać. Ktoś, kto sądził, że jest tu bezpiecznie. Wow, co to kurwa jest? Obrzyn. Ile on do tego pocisków? 4. No to fajnie. O, super. O, kolejny poradnik. Do czego tym razem? Elin... spokojnie. Rozdział 4. Zwiększony promień wybuchu naziemny, materiał wybuchowy, obudowa. Czyli... Okej, dawaj! O! Henry! Widziałeś? Obronił, niestety. Niestety obronił. Bardzo niedobrze. Ty, ja też bym chciał kopnąć. Co jest? Czemu ja nie mogę kopać? Halo? I nie mogę, moja nie mogę kopać. To jest niedobrze. Okej, okay, tu wszystko zebrane. Coraz więcej broni mamy, muszę przyznać. I to dobrze. To dobrze, bo to nam się przyda. Dajcie mi sekundkę, tylko odpiszę jedną rzecz. Słyszałeś? Zarażeni. Okej. Okay. Faktycznie zombiaki, kurczę. Ciekawe, czy obrzyn zdejmuje na strzała klikacza. To by się przydało sprawdzić. Podejrzewam, że nawet jakbym dobrze się... Uwaga! Aha. Dobra, czas wytestować obrzyn. Pieprzony biegacz! Klikacz dostał. Klikacz prawdopodobnie zginąłby na strzała z obrzyna i na strzała z shotguna, tak mi się wydaje. Okej, okay, to już wiemy, co się z nim stało. Był tam klikacz, więc nikogo innego nie mogło tam być już od dawna. Musimy przejść naprzód. Miejmy nadzieję, że więcej ich nie spotkamy. Bliżej, wiem. Jakieś jedzonko, jakieś tutaj śrubensy, jakieś... Czekaj, jeden, dobra, wróć, bo tu widzę, że trzeba iść do przodu. Mogę to przeczytać? Nie. Ale tutaj też coś musi być. Skoro jest to otwarte, naboje do obrzyna, elegancko. O, tak skończył chyba Iz. Niestety. Mamy notatkę i prawdopodobnie z niej się dowiemy, że tak skończył. Ale miał tu całkiem fajną metę zrobioną, muszę przyznać. Hej Susan, chciałem ci tylko przekazać, że te naczynia to był świetny pomysł. Fantastyczna sprawa, takie łapanie deszczu bez ruszania się stąd. Mam nadzieję, że nie będziesz miała tego za zły, ale dałem dzieciakom kilka pistoletów na wodę i oczywiście cały dzień jestem mokry. Jeśli nie podoba ci się, to daj znać, a od razu im je zabiorę. Do zobaczenia na kolacji, tylko od razu ostrzegam. Kyle znowu robi te swoje klopsy, Iz. Czyli on wpuścił tych ludzi tutaj do środka. Faktycznie ma palisę deszczówkę. Co tu jest napisane? Not... że nie jest do picia. Okay. Szkoda, fajna meta, tak szczerze. Czy... W kanałach wiadomo, jak to jest, nie? Tak. Ale z drugiej strony można było się tu dobrze urządzić. Ja mam apteczek 3. Okej. Okay.
Hej, czy to prowadzi na zewnątrz? Może. Za wysoko, żeby kogoś podsadzić. Jak za... Może da się tam dostać jakoś inaczej. A, chyba, że... A, okej. No to idziemy przed siebie, no bo co? Odsuń się! Sam! Ta, spoko. To moja wina. Pewnie uruchomiłem jakieś zabezpieczenie. Dobra, Henry, spróbujmy ją podnieść. Ups. Kiepska sprawa. Tak, wiem. Za każdym razem... Co? Kurde, to cholerstwo ani drgnie! Dalej, uciekaj! Sam? Trzymaj się, Joela! Henry, musimy, kurwa, uciekać! A ty go piluj! Idź! Sporo ich. Okej. Okay. Możemy wrócić do gry. Tak, tak wiem. Odpalamy latarkę, dobra. Lecimy do przodu. Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć drogę do wyjścia. Dobra? Okej. Okay. Max, mamy... Aha, czyli 6 naboi tylko na razie można będzie. Trzeba pojemności magazynków zwiększać na pewno w upgrade'ach. Czy hacze. Te śmietniki, które ostatnio mnie straszyły. Widziałeś? Trzymaj się z tyłu i rób to, co ja. Okej. Dobra, V. Mhm. Kurczę, znowu dosyć rozległa miejscówka, nie podoba mi się to. Nie wiem, czy to też nie był klikacz przypadkiem. Dobra, następny nie żyje. O, ale oni dużo dropią amunicji do pistoletu, fajnie. W przeciwieństwie do ludzi, chociażby. Okej. Rozglądam się. Wow, ale dwa szybkie kille były, nice. Dobra, powalony. Udało ci się. O, wszystkich zabiłem, nice. Dobra, przeszukajmy sobie miejscówkę. Ja nie wiem, jak odróżnić czyhacza od klikacza, tak szczerze, bo oni mało się różnią, jakby jeden i drugi jest mega zmutowany. Kurde, ale tu będzie eksploracji. Masakra. Na pewno było ich tutaj więcej. Mam na myśli ludzi. No to wygląda. Ojej, ojej. No na razie nie chcę iść do przodu, chcę pozwiedzać te wszystkie tutaj tereny, mniej więcej. Może coś jeszcze znajdę, może coś, na pewno coś ominę, bo to nie jest możliwe, żebym ja wszystko tutaj zbadał. Ale tak poglądowo, więcej, mniej więcej muszę sobie popatrzeć, czy jest coś do podniesienia, czy nie bardzo. Tutaj coś mamy. Szalety nawet mieli XD. Nieźle. To jest szalety, to i to je, co ja gadam.
No nieważne, ale no mieli, nie? Jakby spoko. A nie, wydawało się w sumie, że to jest takie rozległe, ale nie bardzo, bo... Domki dla lalek... Rozejrzyj się. To chyba jakaś klasa. Serio? Czemu tego nie zabezpieczyli? Faktycznie. Nie wiem, chłopcze. Nie zasłużyli na to, co ich spotkało. Dany... Our Protectors. Dany i nasi obrońcy. Okej. Okay. Śmiało. Proszę bardzo. No dawaj, na tą drobinę, Joel, wchodź szybko. Nie państwo! O, słychać Ellie. To Ellie? Chodź. Musimy być już niedaleko nich. Joel, to oni! Sam! O, dzięki Bogu! Musimy uciekać! Drzwi, tam! Sam! O kurwa, faktycznie trzeba spierdalać. Dużo! Może spróbujmy razem. Dawaj. No dawaj. Przeciągnął się. Co zrobił? Sam, co ty wyprawiasz? Dawaj, dawaj. To się pośpiesz. Okej, idź. Dawaj, dawaj, idziemy. Jazda. A, tu jest przejście, ja myślałem, że ten. Że tu jest jakaś zablokowana jest coś ten. Nie wiem. Okej, nieważne. Zacięły się! Posadź mnie! Wejdę przez okno! Otwórz z drugiej strony! Byle szybko! Dawaj, dawaj, ale szybko, szybko. Hej, chodź sam! Nie zostaniesz tutaj. A ty? Nic mi nie będzie. Idź! No idź! Przygotujcie się! Dobra, szybko bierzemy obrzyna. Jedziemy z tematem. Ej, mogłem w sumie tą bombę rzucić, faktycznie. Nie pomyślałem. Nie mając do podniesienia. Drzwi otwarte, dawaj! Nie ma, dobra, musimy uciekać. Ale ładnie sobie poradziliśmy z nimi, muszę przyznać. Ruchy, ruchy! Świeże powietrze. Spójrz na to. Nie no, bez żartów, kurwa. Dzięki, że mnie ostrzegliście, chłopaki. Gdzie ta wieża? No w sumie weszliśmy trochę od dupy strony, że tak powiem. Chodź, idziemy. No nic, moi drodzy. Wyszliśmy z kanałów, a to oznacza koniec tego odcinka. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Koniecznie suba i komentarz. I słyszymy się już następnym razem. W kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Jeszcze raz cześć, bo nie wiem, czy się nagrało, czy nie.